Kompetentny specjalista od reklamy musi rozumieć psychologię. Im więcej wie, tym lepiej. Powinien się nauczyć, że pewne efekty powodują określone reakcje i użyć tej wiedzy, aby zwiększyć rezultaty i unikać błędów. To są słowa Claude'a Hopkinsa, jednego z największych teoretyków i praktyków reklamy. I człowieka, dzięki któremu myjemy zęby. Dzisiaj ciężko jest nam sobie wyobrazić taki dzień, w którym nie umyliśmy zębów przed pójściem do pracy czy przed pójściem spać. Jednak na początku XX wieku tylko 7% Amerykanów myło zęby i pewnie nadal nasze zęby byłyby w opłakanym stanie, gdyby nie jeden człowiek, Claude Hopkins właśnie. Pewnego dnia do Claude'a przyszedł jego przyjaciel, który z wielkim entuzjazmem opowiedział mu o nowym produkcie, który w jego przekonaniu stanie się hitem. Była to pewnie, jak się domyślasz, pasta do zębów w tubce o nazwie Pepsodent. Początkowo Claude wykazał umiarkowane zainteresowanie, pomimo tego, że wiedział, że stan zębów Amerykanów gwałtownie się pogarsza. Zwłaszcza problem dotyczył żołnierzy, którzy byli wysyłani w tamtym czasie na front. No bo wyobraźcie sobie żołnierza, który ma stanąć do walki i nie może tego zrobić, bo bolą go zęby. Wszyscy doskonale wiemy, jakim problemem może stać się bolący ząb. Hopkins konsekwentnie odmawiał przyjacielowi, ponieważ był przekonany, że sprzedaż pasty do zębów będzie samobójstwem finansowym. W tamtym czasie była już armia sprzedawców, którzy chodzili od drzwi do drzwi i sprzedawali różnego rodzaju pasty, proszki do zębów, cudowne eliksiry, które miały pomóc ludziom zwalczyć problemy z uzębieniem. Jednak przyjaciel był nieustępliwy, wierzył w swój pomysł i tak długo wracał, aż w końcu wielki człowiek reklamy musiał ustąpić. I jak się okazało, była to najlepsza decyzja w jego życiu, ponieważ w ciągu kilku lat Hopkins zarobił na tym miliony. W ciągu 5 lat od nawiązania współpracy z przedsiębiorcą Hopkins zmienił Pepsodent w jeden z najbardziej znanych produktów na świecie i jednocześnie pomógł stworzyć nawyk szczotkowania zębów, który rozprzestrzenił się w Ameryce z zaskakującą szybkością i dotarł później z kontynentu amerykańskiego w inne części świata. Wkrótce wszyscy, od Shirley Temple po Clarka Gable'a, chwalili się swoim pepsodentowym uśmiechem. Do roku 1930 Pepsodent był sprzedawany już w Chinach, w Afryce, w Brazylii, w Niemczech i prawie wszędzie tam, gdzie Hopkins mógł kupić miejsce pod swoje reklamy. 10 lat po pierwszej kampanii Pepsodentu ankieterzy odkryli, że szczotkowanie zębów stało się codziennym rytuałem dla ponad połowy amerykańskiej populacji. Hopkins sprawił, że szczotkowanie zębów stało się codzienną czynnością. Pasta do zębów Pepsodent przez ponad 30 lat pozostawała najlepiej sprzedającą się pastą do zębów w Ameryce. Zanim pojawił się Pepsodent, tylko 7% Amerykanów miało tubkę pasty do zębów w swoich domowych apteczkach. 10 lat po tym, jak wystartowała kampania reklamowa Hopkinsa, rozeszła się po całym kraju, to liczba ta wzrosła do 65%. Jedną z takich charakterystycznych metod Claude'a Hopkinsa było znajdowanie prostych wskazówek, które przekonywały konsumentów do codziennego korzystania z reklamowanych produktów. Na przykład wtedy, kiedy sprzedawał płatki śniadaniowe Quaker Oats, to informował potencjalnych konsumentów, że te płatki zapewnią energię na 24 godziny, ale tylko wyłącznie wtedy, gdy będzie taki konsument jadł je codziennie rano. W przypadku pasty Pepsodent Hopkins również potrzebował takiego wyzwalacza, takiej wskazówki, która uzasadniłaby codzienne stosowanie pasty do zębów Pepsodent.
Usiadł więc ze stosem nudnych podręczników dentystycznych, podręczników dla studentów stomatologii i w jednej książce znalazł informacje na temat mucyny, która jest częścią osadu na zębach i ta wiedza podsunęła Claude'owi fantastyczny pomysł. Hopkins postanowił zareklamować tę pastę do zębów jako kreator piękna. Błyskotliwość pomysłu Hopkinsa polegała na bardzo prostej wskazówce w postaci osadu na zębach. Wskazówce, która była uniwersalna i w zasadzie niemożliwa do zignorowania. Okazało się, że jeżeli komuś się powie, aby przejechał językiem po zębach, to prawdopodobnie wywoła to reakcję automatyczną w postaci przejechania językiem po zębach. A kiedy już to się zrobi, to prawdopodobnie większość z nas poczuje ten charakterystyczny osad. Hopkins znalazł właściwą wskazówkę, która była prosta, która istniała od wieków i była tak łatwa do uruchomienia, że wierzył, że reklama może spowodować, że ludzie automatycznie będą się do niej stosowali. Co więcej, nagroda, jak przewidział Hopkins, była jeszcze bardziej kusząca. W końcu, kto nie chce być piękniejszy, kto nie chce ładniejszego uśmiechu, zwłaszcza gdy wystarczy szybkie szczotkowanie pastą do zębów firmy Pepsodent. Claude Hopkins wiedział też doskonale, czym jest pętla nawyku. Wiedział doskonale, że trzeba dać ludziom prostą, oczywistą wskazówkę i bardzo jasno określić efekt. Tak? On zidentyfikował tą wskazówkę w postaci osadu na zębach i opisał efekt, jakim będzie piękny, pepsodentowy uśmiech. Uśmiech jak u gwiazdy Hollywood. Do wytworzenia pętli nawyku potrzebna była jeszcze nagroda, taki sygnał, że zęby są rzeczywiście porządnie umyte. I w przypadku pas do zębów tym sygnałem stała się piana i to takie charakterystyczne szczypanie w język. Tak? To, że pasty się pienią, to, że pasty szczypią w język, to nie jest coś, co wynika ze składu tej pasty, z czegoś, co jest niezbędne do tego, aby pasty myły zęby. To są składniki, które zostały dodane do past po to, abyśmy otrzymali sygnał, otrzymali właściwą nagrodę, bez której wytworzenie pętli nawykowej byłoby niemożliwe.